Nie mam pojęcia, jak ksiądz to odgadł, powiedział. Ale istotnie nie znoszę tego człowieka, chociaż brak mi powodu, by odprawić starego sługę rodziny. Fanshawe, fanatyczny zwolennik baśni, powiedziałby zapewne, że krew burzy się we mnie na widok czarnych, godnych Hiszpana włosów służącego. Jak Boga kocham! Wybuchnął Flambeau, uderzając w stół potężną pięścią. I tamta dziewczyna miała czarne włosy! Mam nadzieję, ciągnął spokojnie pan domu, że zagadka wyjaśni się dziś w nocy, kiedy mój bratanek wyląduje szczęśliwie. Panowie nie rozumieją sensu moich słów? Nic dziwnego. Widzę, że trzeba zacząć od początku. Mój ojciec miał dwóch synów. Ja zostałem starym kawalerem. Starszy brat ożenił się i miał syna, który jest obecnie marynarzem, podobnie jak my wszyscy, a ponadto dziedzicem całej fortuny Pendragonów. Otóż mój ojciec był poniekąd dziwakiem. Przez całe życie walczyła w nim godna młodego Fanshawe'a skłonność do zabobonów ze sceptycyzmem, jaki ja widać po nim odziedziczyłem. Po moim pierwszym, dalekim rejsie ojciec wpadł na pomysł, dzięki któremu chciał ostatecznie rozstrzygnąć, czy klątwa Hiszpana jest prawdą, czy też zwyczajną blagą. Jeżeli wszyscy Pendragonowie będą stale na morzu, tak rozumował ojciec, powstaną liczne sposobności do nieszczęśliwych wypadków i jedno lub drugie rozbicie posłuży za dowód prawdy. Jeżeli natomiast żeglować będzie stale tylko jeden z nas, i to najbliższy spadkobierca majątku, wyjaśni się wreszcie, czy zły los istotnie ciąży nad naszym rodem. Pomysł ten uważałem oczywiście za niemądry i zaciekle spierałem się z ojcem, bo miałem szerokie ambicje, a groziło mi oczekiwanie, jako że moja kolej dziedziczenia przypadała dopiero po bratanku. O ile mi wiadomo, pański ojciec i brat zginęli na morzu, wtrącił niemal szeptem ksiądz Brown. Tak, przyznał posępnie admirał. Obydwa